jesteśmy bezpieczni. Dobra, siemano. Hubert Miściwojewski, razem ze mną zadowolony Alan. Siema, siema wszystkim. Czemu masz takie powody do śmiechu? No co się martwić, kurwa, zajebista walka mnie czeka, kurde, wiesz. Słuchaj, chyba ta presja trochę została ściągnięta z ciebie na tej części konferencji, bo z tego co widziałem, bardziej się skupiło wszystko na Mateuszu i Denisie. Dobrze, dobrze, ja się cieszę, no bo jest... Mam tak naprawdę... Ja chcę wyjść ze spokojną głową, nie to, że kurwa, wiesz, hura bura, kurde, ja chcę wyjść ze spokojną głową i to mi pomaga, muszę sobie wszystko uspokoić w głowie, te umiejętności, które mam przynieść do klatki i to jest moje zadanie na sobotę. Ale ty masz z tym, Alan, problem często. Ty, powiem ci szczerze, w tej chwili musisz, moim zdaniem, nie to, że możesz, tylko musisz. Ale się nie lubię tego grania, że ja muszę, ja mogę, ja nie jestem faworytem, ja coś mogę. Ty trenujesz mogę... kilkanaście lat właśnie, walczysz z debiutantem. Ja 10 lat trenuję, niecałe nawet 10 lat. No to jeszcze nie naście, to będzie za rok naście. No, niecałe 10 lat trenuję, więcej trenuję, Jakie to w ogóle jest dla ciebie uczucie walczyć z gościem, który już jest dziadkiem? On ma 4-letnią wnuczkę, ty jesteś młodym facetem. Co to dla ciebie znaczy, jako dla gościa, który walczył na zawodowych, sportowych galach? No to trzeba udowodnić, tak? No właśnie, i ty masz coś do udowodnienia sobie, czy innym, czy kibicom, sobie, ludziom? Sobie chcę coś udowodnić. On podobno bardzo dobrze się bije. Mówią, że jest lepszy od tego, że jest lepszy od syna. I jeśli napierdziela się w danym środowisku, nie będę mówił coś, bo razy ten mówi, że się rozpierdolę, że jako widać, ale napierdala się w danym środowisku i tyle. No, Filip! Uciekasz? Uciekasz? Dobra. Powiedz mi, robisz sobie jakiś research właśnie, co potrafi twój przeciwnik, czy nie? Starałeś kogoś tam się podpytać? Tak, no mówili mi, że jest lepszy od Denisa. No właśnie, a z Denisem przegrałeś, skoro on jest lepszy. No, czyli bijecie się w MMA? W K1. W K1 się bijecie? Tak, w K1 na małe rękawice. Aha, okay. No, czyli jest moja formuła. Ale z drugiej strony są małe rękawice. No właśnie, ale wagowo chyba wy wyglądacie podobnie, co? Z tego co widzę po sylwetkach. No ja mniej ważę, 85 kilo, on 92. Ja to samo pytałem akurat do rozmiary, nie? Bo pierwszy raz stanę. Znaczy nie, bo widzę, że sylwetkowo jest całkiem podobnie, więc... Ale jednak jesteś lżejszy. Powiedz mi, Alan, długo siedziała jeszcze ta porażka z Mateuszem w głowie? Jak bardzo ci to siedzi? Znaczy, nie to, że siedzi, tylko kurwa jestem wkurwiony na sędziów, tak? No bo ja jednak, wiesz... Jednak trzeba obalać się, przytulać i leżeć. Na to wychodzę, tak? Nie, tam nie była oceniana praca, którą ja wykonałem, to nie były oceniane, kurwa, kopięcia czy uderzenia. Tam była oceniana, kurwa, leżanka na sobie. I to, moim zdaniem to wygrałeś. No to jestem w kurwa. No tak, no. Wiesz, ja go obaliłem. Tam w pierwszej rundzie go obaliłem, w drugiej rundzie on mnie obalił i leżał na mnie. W trzeciej rundzie było obalenie za obalenie, tylko że ja uderzałem go tu balachę, wyciągnąłem tu coś, wiesz. I to jest bardzo chujowe z tej strony, nie? Powiedz mi jeszcze jedną rzecz, ten rewanż z Denisem, słyszałem, bo my nie mamy transmisji, ale słyszałem, że ma być w przyszłym roku. Jak najbardziej są otwarte, no bo to trzeba zrobić. No to jest historia, która musi zatoczyć koło, tak. Które musi się skończyć. Alan, jeszcze jedna sprawa, ty w ogóle mogłeś trenować po pojedynku, bo często trzeba mieć jakieś przerwy, miałeś jakieś kontuzje czy nie? Nie miałem kontuzji, dlatego ja mówiłem, że się dobrze, że inaczej bym nie wziął tej walki, gdybym się chujowo czuł. Ale myślę, że też pieniądze też odegrały dużą rolę, co? Wiadomo, no wiadomo. Gdzie jest koszulka z rokiem tygrysa? No akurat mam Zola Woga. Zola Woga. Też płacą. Alan, powiedz mi psychicznie, jak się czujesz przed tym pojedynkiem? Mamy kilka dni do gali, 5 dni chyba, tak, 5 dni. Jak porównasz siebie przed starciem z Mateuszem? Nie, właśnie dobrze, ja nie mam presji. Ja tym razem nie mam presji, to tutaj kolega powinien mieć większą presję niż ja. No właśnie, to jest per pan, czy... Po imieniu. Wiesz, no ja mam szacunek, wiesz, no, jakby nie było, tak? Słyszałem, że jutro macie rundki. Jak ty się w ogóle nastawiasz na te rundki? Myślisz, że będzie się dużo działo, czy że jednak właśnie tata Denisa, no, zachowa trochę bardziej spokoju? To się okaże. A było ten gorąco między wami na konferencji, czy nie? Nie. Wszyscy, kurwa, na bicie jakim teściem, kurwa. To prawda, słuchajcie, tutaj jest naprawdę tyle mięcha, ale nie przedłużam, dzięki wielkie. Dziękuję bardzo. Trzymaj się. Hej.